W tym sezonie, jeśli można tak powiedzieć, naszych spotkań, chciałbym zaproponować refleksję nad pojęciem mało znanym, być może zupełnie nieznanym, mianowicie nad pojęciem postsekularyzmu. Pierwsze skojarzenie może być z bardziej obecnym w debacie publicznej pojęciem postmodernizmu, może postmarksizmu. Może jeszcze inne posty kojarzą się Państwu, jednak postsekularyzm jest czymś, co dopiero od kilkunastu lat nieśmiało wchodzi do nauk społecznych, zwłaszcza do socjologii, religii, do antropologii kultury. Ja zajmuję się tym tematem od kiedy się pojawiło i postanowiłem rozpisać ten temat niejako na kilka krótkich filmów, który być może dla niektórych z Państwa będzie ciekawy, bo takie jest moje głębokie przekonanie. Postsekularyzm stanowi jako jakiś klucz interpretacyjny procesów, które się dzieją na naszych oczach. Więc w pierwszym, niejako otwierającym ten cykl spotkaniu, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, co to jest postsekularyzm. By na nie odpowiedzieć, podejdźmy do sprawy w sposób najprostszy z możliwych, czyli rozłóżmy samo pojęcie na dwa czynniki: post i sekularyzm. Sekularyzm oczywiście jest czymś obecnym w debacie publicznej od kilkudziesięciu lat. Bardzo intensywnie pojawił się tuż po II wojnie światowej i łączony jest z takim pojęciem odchodzenia, zanikania, w każdym razie tracenia na znaczeniu religii. I wydawało się, że do niedawna sekularyzm będzie ostatnim jakby słowem, jakie ludzkość ma na temat religii do powiedzenia. Wielu, zwłaszcza socjologów religii, z niezwykłą skrupulatnością odnotowywało te kolejne przykłady, jak bardzo religia traci na znaczeniu. Chodziło o przejmowanie różnych instytucji, które kiedyś były w gestii Kościoła przez państwo, przez różne organizacje. Równie ważnym aspektem sekularyzmu była coraz mniejsza frekwencja ludzi do kościoła, do praktyk religijnych. To, jak mówię, było czymś, co się działo do niedawna. Gdzieś pod koniec minionego wieku jeden z głównych teoretyków teorii sekularyzacji, amerykański socjolog religii Peter Berger, stwierdził, że się pomylił. I to jest bardzo szlachetne, choć rzadkie wśród uczonych, którzy przyznają się do popełnienia błędu. Otóż Berger stwierdził, że pomylił się z prostego powodu, że nie brał pod uwagę niezwykłego ożywienia religijnego, jakie jest obecne na przykład w Afryce, w Ameryce Południowej czy w Azji. I dopiero gdy zrobił sobie taką wyprawę w te właśnie rejony, odkrył, że religia wraca na nowo. Drugim socjologiem religii, który bardzo mocno podkreślał przebrzmiałość teorii sekularyzmu, był działający również w Stanach Zjednoczonych socjolog hiszpańskiego pochodzenia José Casanova, który w latach 80. napisał taką ważną książkę o religii w przestrzeni publicznej.
gdzie z kolei zwracał uwagę, jak bardzo religia właśnie w latach 80. wróciła z impetem do przestrzeni publicznej. Dawał przykład teologii wyzwolenia w Ameryce Południowej, ruch Solidarności w Polsce, no i cały szereg bardzo żywo rozwijających się ruchów religijnych, które zaprzeczały tej teorii sekularyzmu. Niemniej jednak inni uparcie wracali do teorii sekularyzacji i mówili, że to prawda, że poza Europą dochodzi do zwiększenia wpływów religii, jednak na starym kontynencie religia bezpowrotnie traci na znaczeniu. I właśnie w tym kontekście takiego zamieszania, można powiedzieć, wśród socjologów religii pojawiło się pojęcie nowe, które starało się pogodzić te wzajemnie wykluczające się opisy rzeczywistości. I właśnie wtedy pojawia się to postsekularyzm. To znaczy w XXI wieku zdają się mówić różni ludzie, najwyrazistszym głosem jest do dzisiaj filozof niemiecki Jürgen Habermas, który pod wrażeniem, może również zszokowany tym, co się stało 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych, czyli ten atak terrorystyczny, motywowany religijnie na Światowe Centrum Handlu i Pentagon, napisał taki słynny tekst właśnie o postsekularyzmie, czyli o tym, że mamy do czynienia z sytuacją nową, że ludzie, jak on sam, niewierzący, ateiści, powinni na nowo przemyśleć obecność religii w przestrzeni publicznej i na serio uwzględnić racje ludzi wierzących. Jest taka słynna rozmowa 3 lata później, po tym słynnym ataku terrorystycznym na te symbole cywilizacji zachodniej w Stanach Zjednoczonych. Ta rozmowa odbyła się w 2004 roku między Jürgenem Habermasem, wspomnianym filozofem niemieckim, a innym, drugim, równie wybitnym, wpływowym i ważnym intelektualistą niemieckim, Józefem Ratzingerem, który wtedy w 2004 roku był prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Oni się spotkali i właśnie debatowali na ten interesujący nas temat, i pojęcie postsekularyzmu zaproponowane przez Habermasa zostało zaakceptowane przez Ratzingera jako ważny i trafnie oddający obecną sytuację. I co ciekawe, ateista Habermas zwracał uwagę na pozytywne aspekty religii i mówił, że my, ludzie świeccy, ateiści, powinniśmy się od ludzi wierzących uczyć pewnych wartości. Natomiast Ratzinger, jako człowiek głęboko wierzący, zaangażowany w popularyzowanie, rozpowszechnianie religii, w tej samej rozmowie, wychodząc jakby naprzeciw tej życzliwej postawie Habermasa wobec religii, mówi: tak, my również jako ludzie religijni powinniśmy uwzględniać ważny, korygujący i oczyszczający aspekt racjonalności i rozumu, który uwalnia, oczyszcza religię z pokus fundamentalizmu religijnego. I to jest właśnie ten, jak moglibyśmy nazwać, paradygmatyczny przykład postsekularyzmu, kiedy ludzie o odmiennych poglądach zaczynają ze sobą rozmawiać i życzliwie przyjmować pewne elementy z światopoglądu oponenta.
W kolejnych spotkaniach postaram się pokazać, jak ta sytuacja postsekularna jest możliwa do opisu w różnych kręgach geograficznych. Powiemy sobie o Polsce, szerzej o Europie, o świecie. Wreszcie zastanowimy się, czy papieża Franciszka można uważać za papieża postsekularnego. A być może również wasze komentarze natchną mnie, żeby poruszyć jakiś temat, który w tej chwili jeszcze nie przychodzi mi do głowy, w każdym razie mający związek z postsekularyzmem.